Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym i prawdopodobnie ostatnim odcinku z remake'u IB, w którym postaram się zdobyć dla was pozostałe zakończenia, a przynajmniej true endingi, bo to jest najważniejsze, tak w sumie. Kontynuujmy od... bodajże zapisu 14, jak się nie mylę. Porobiłem sobie kilka zapisów przygotowanych pod różne zakończenia. Trwało to dość długo, ale nadal nie usprawiedliwia moich miesięcy nieaktywności na kanale. Za co oczywiście przepraszam. A więc to jest pudełko z zabawkami. Dość duże. Ale w każdym razie przepraszam was za moją nieaktywność i obiecuję, że w lutym, jak wyjdzie Forest of Drizzling Rain remake po angielsku, to się za niego wezmę. Już nawet kupiłem grę, także czekam. Tam pisało, że zabawkowy klucz będzie w środku. Ja nawet nie widzę dna. Czy tam naprawdę jest klucz? Chcesz zobaczyć? Ach, te cudowne efekty dźwiękowe. Tęskniłem. Nie ma to jak stare, dobre makerówki. Nie masz ze sobą swojej czerwonej róży. I nie ma tutaj Garego również. Cześć, Różo. To jest znak, że zrobiłem jakieś postępy i faktycznie gdzieś tam jesteśmy na drodze do dobrego zakończenia. Cześć, Gary. Uff. Au, ach, uderzyłem się w głowę. Ib, czy nic ci nie jest? Nic mi nie jest. Ach, to dobrze. W każdym razie... To miejsce jest pokryte jakimiś dziwnymi bazgrołami. Czy to jest pudełko z zabawkami? Spadliśmy z górnego piętra. Po tym, jak nas zepchnęła. W każdym razie, zabawkowy klucz, prawda? Powinniśmy go odszukać i wydostać się stąd. Tutaj jest coś na ziemi. Zdobyliśmy zabawkowy klucz. I zrobiło się niebiesko, czyli znak kłopotów w tej grze. Co? Nie podoba mi się to. Mam wrażenie, jakby już kiedyś coś takiego się wydarzyło. Gonitwa. Co jest z tymi rzeczami? Ib, szybko, uciekajmy do wyjścia. O rany, ale zagrożenie są takie szybkie. Naprawdę. Powinni byli coś zrobić z poziomem trudności w tej grze. Toybox. Czy to jest pomieszczenie, gdzie było to pudełko z zabawkami? No tak wygląda. W sumie nie ma sensu chyba zapisywać. Czekaj chwilę, Ib. Tam są jakieś schody. Czy nie powinniśmy tego sprawdzić? Ciernie blokują drogę. Całkowicie zablokowane. W takim razie mówi nam, żebyśmy nie szli na górę. Co powinniśmy zrobić? Spalmy je. Tak, to powinno zadziałać. Jakoś... Ta opcja w ogóle opuściła moją głowę. Nawet nie pomyślałem, że one są łatwopalne. Cóż, w każdym razie, spróbujmy. W ogóle, dlaczego oni nie wpadli na to, żeby spalić ciernie, które nas rozdzieliły, jeszcze jak poznaliśmy Mary? Sukces! Udało się! Ib. Hurra.
Ten pokój, jakoś powietrze tutaj wydaje się ciężkie. Co ważniejsze, widzisz, Ib, ten obraz tam daleko. Myślę, że już przedtem go widziałem. Czy możemy się do niego zbliżyć? Kto tam? Ib, Gary, nic wam nie jest. Jak wy dostaliście się do tego pokoju? Opuśćcie. Meryty. Ani kroku dalej. Co? Wyjdźcie. Teraz, teraz, teraz. Wynocha. Oh shit. Mary. Spalmy ją. Nie ma innego wyjścia. Nie. Przestańcie. Ach, te efekty. Wow. Ach, nie. W ogóle bardzo podobały mi się Dark Picture w tej wersji gry. Podoba mi się to, jak pokazali, jak płonie. I podoba mi się animacja, która zaraz się wydarzy, gdy znika. Bardzo ładne. Biorąc pod uwagę to, jak wiele ograniczeń ma Maker i jak ciężko jest dodać jakąkolwiek animację, to naprawdę szacun, że to wszystko twórca tutaj dodał. Muszę przyznać, myślałem, że to koniec. Ten ogień, on był znacznie większy niż myślałem, że będzie. W ogóle bardzo lubię muzykę w tej grze, jest piękna. Czy nic ci nie jest, Ib? Czy nie zraniłaś się, kiedy to lustro się rozbiło? Czy lustro, przepraszam, szyba, szkło. Moja dłoń. Och, masz rację, zraniłem ją. Nawet nie zauważyłem. To musiało wydarzyć się przed chwilą. No cóż, to tylko drobna rana. Dajmy mu chusteczkę. Chusteczka? Czy jesteś pewna? W takim razie pożyczę ją. Czekaj. Czekaj chwilę. Czy to jest prawdziwa koronka? Nie chciałbym, żeby była brudna. Ach, niestety za późno już na to. No cóż, w takim razie ją pożyczę. Dziękuję, Ib. W takim razie, wydostańmy się stąd. Ona naprawdę była jednym z tworów Gwerteny. I tak oto idziemy do żółtego budynku. I uciekamy z tego miejsca. Uhu. Muszę napić się wody, zaraz wrócę. Dobra, już jestem, chodźmy dalej. To miejsce wygląda znajomo. No ciekawe, co to za miejsce, Gary, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. Nie wiem jak ty. Jej, wyjście. Jakiś świat. Jeden z najlepszych utworów w Ib właśnie gra w tle. Po tym wszystkim nie będzie już powrotu. Cały czas spędzony w tym miejscu zostanie utracony. Czy na pewno skoczysz? Nie. Co to za duży obraz? Stworzony świat? Hej, czy to nie jest galeria, z której przybyliśmy? Czy to znaczy, że jeżeli wskoczymy w ten obraz, to wrócimy? Ale jak mamy wskoczyć do obrazu? Wow, co? Ib, zobacz, rama. To jest nasza szansa.
Tak, udało mi się. Pośpiesz się, Ib. 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 No dalej. Oh no, it's stranger, danger. Ib, nareszcie cię odnalazłam. Rany, szukałam cię wszędzie. Nie powinnaś była sama odchodzić. Twój tata również na ciebie czeka. Widzisz? Chodźmy, Ib. Ib, co ty wyprawiasz? Pośpiesz się i chodź tutaj. Ib, jak wiele razy mam ci powtarzać, nie powinnaś podążać za nieznajomymi. Hej, to naprawdę nie jest straszne, dobrze? Będzie dobrze. Ib, posłuchaj swojej mamy. Nie powinnaś z nim iść. Czy ty nie chcesz już nigdy więcej zobaczyć swoich rodziców? Tutaj, wciągnę cię. Chodź ze mną. Złap mnie za rękę. Ib! Co powinieneś zrobić? No proste, że idziemy z Garym. Garys modem. W porządku. Nie pamiętasz, co robiłaś. Oh no. Ale to nic, jesteśmy gotowi na wszystko. Przygotowałem się. Wiem, że jesteśmy na najlepszej drodze z możliwych. I gra mnie tym razem nie zawiedzie. Prawda? W ogóle coś się zmieniło. Wydaje mi się, że w oryginalnej grze Róża była tutaj i tu stał Gary. A w remake'u Róża jest tutaj. I tu stoi Gary. Cześć, Gary. O co chodzi, młoda damo? Na co patrzysz? Nic takiego. Ja tylko patrzę na tę rzeźbę róży. Bardzo ładna. Podoba mi się to, że jej spód wygląda jak precel. Kiedy patrzę na tę różę, jakoś czuję się smutny. Zastanawiam się, dlaczego. Ach, przepraszam. Nie powinienem był mówić takich rzeczy tak nagle, Ib. Czekaj. Co? Kim właściwie jest Ib? To twoje imię. Naprawdę nazywasz się Ib? To jest naprawdę dziwne. To powinno być nasze pierwsze spotkanie. To po prostu tak nagle ze mnie wyszło. Ale dziwne. Ale właściwie... Czy my, być może, spotkaliśmy się już wcześniej? O rany, spójrz na mnie. Zadaję ci takie dziwne pytania. Nieważne. Żegnaj. Co to jest? Chusteczka? Czy ja zawsze to miałem? Słucham? To należy do ciebie. O rany, to prawda. Ib. Tam jest twoje imię. Ale dlaczego było w mojej kieszeni? Nie tylko to. Na tym jest krew. Ja byłem... ranny. W dłoń. I... dziewczyna. Dziewczyna dała mi swoją chusteczkę. To prawda. Pożyczyła mi tę chusteczkę.
ta dziewczyna. Ib. Ib, pamiętam już. Byliśmy tam. Jak mogłem zapomnieć o czymś tak ważnym? Przemierzaliśmy tę dziwną galerię. Goniły nas jakieś obrazy i spotkaliśmy również Mary, prawda? Ib, czy ty pamiętasz? Och, dzięki Bogu. Naprawdę ciężko mi w to uwierzyć, ale to musiało się wydarzyć, prawda? Ib, wróciliśmy bezpiecznie. Udało nam się. Jest tak wiele rzeczy, o których chciałbym z tobą porozmawiać, ale muszę już iść. Powiedz, Ib. Czy byłoby w porządku, gdybym zachował tę chusteczkę na trochę dłużej? Nie chciałbym jej takiej oddać. Upewnię się, żeby dobrze ją wyprać, a wtedy ci ją oddam. Ponieważ spotkamy się ponownie. Jej, zdobyliśmy najlepsze zakończenie w IB, czyli jeden z dwóch true endingów. Z tego co wiem, drugi true ending jest z Mary. Więc za jakiś czas pewnie będziemy kontynuować tę rozgrywkę i postaram się go zdobyć. Chociaż możliwe, że to będzie dość trudne. Obietnica ponownego spotkania. Naprawdę piękny art. Hej, IB! Czy mogę zadać ci pytanie? Czy Gary jest twoim tatą? Oczywiście. Czy jest nieznajomym? Och, naprawdę? A więc spotkaliście się tutaj? Ha. Interesujące. Czy twoja mama jest dla ciebie miła, Ib? Niekiedy jest zła. Ona się na ciebie czasem gniewa, Ib? Chciałabyś kiedyś spotkać swoich rodziców ponownie, prawda? Ja również chciałabym się wydostać. Hej, więc... Ib. Jeżeli tylko dwójka może się wydostać z tego miejsca, kogo byś wybrała? No i tutaj musimy wybrać Garego, jak się nie mylę. I Mary jest bardzo potężnie zszokowana tym faktem. Rozumiem, a więc wybrałabyś Garego. Wiesz, to tylko było co gdyby. No dalej, chodźmy. Okej. A więc wracamy do łamigłówek. Zaraz się usłyszymy ponownie. Wychodzimy. Wracamy do Mary. Chociaż nie. Okej. Powinniśmy być już gotowi, żeby zdobyć nasze złe zakończenie. Jedno z ciekawszych zresztą. Dotknijmy lalkę. Myślę, że przyjrzę jej się uważniej. Ugh, nawet nie chcę jej dotykać. Zdobyliśmy kulę czerwoną. Dobra. Drzwi są otwarte. Chodźmy. Cześć. Co tam u was? Zdobyliśmy białą kulę. To jest siódma. Świetnie. Hach? Niemożliwe. Nie otworzy się. Dlaczego? Pobawmy się w szukanie skarbów. Kto? Kto? Kto ma klucz? Co to jest? Co tym razem? To nie wygląda dobrze. Muszę odnaleźć klucz i uciec. Otóż nie.
To, co chcemy teraz zrobić, to dać ogromnego przytulasa temu, co wyjdzie z tego obrazu. A więc poczekamy sobie i popodziwiamy, jak pięknie zanimowano to coś. Ale tak, trzeba przyznać, że jak na 2D makerówkę, to jest naprawdę creepy. Bardzo ładnie zrobione. Podoba mi się. Teraz musimy jakoś dotrzeć do Garego, ale w sumie to nie pamiętam, którędy się szło. Tędy chyba? Hihi. Spanie na księżycu byłoby świetne. Założę się, że on bujałby się w tej z powrotem, jak wielkie kradle. Nie wiem, krzesło bujane? Może? Co ja mam zrobić? O, już pamiętam, tędy. Musimy zdobyć klucz. Teraz mamy klucz. I możemy wyjść. Oj, przypadkiem wszystko pominąłem, wybaczcie. Trzymałem palec na Z. To nam stoi na drodze. Okej, ale... W takim razie, co mam zrobić? O. A, no tak, do Garego się tędy szło. I teraz idziemy do niego. Czyżby? Oh no. Och, pewnie. Czasami. Tak, dokładnie. Czy ty słyszysz, jakby ktoś mówił? Bardzo rzadko. Rozumiesz? Ja po prostu uciekłem. Widzisz? Och, kocham to. Bardzo, właściwie. Ale nie mogę nigdy znaleźć na to czasu. Za drzwiami słychać głos Garego. Gary? Jesteś taką interesującą dziewczyną, wiesz? Czuję, jakbym mógł zwierzyć ci się z każdego problemu. Cześć, Gary. Ha, nigdy o tym nie słyszałem. Czy możesz powiedzieć mi więcej? Nie, nie, nikomu nie powiem. Twój sekret jest ze mną bezpieczny. Co? Nie wierzę. Naprawdę? Mówisz poważnie. Ponieważ to jest obrzydliwe, kto by to zrobił dziewczynie? Gdybym to zobaczył, na pewno bym im pokazał. Coś cię kłopocze. Rozumiem to uczucie. Czasami po prostu czujesz się bezradnie. Wiesz, że nie możesz uciec, ale nadal nic się nie układa. Zastanawiam się dlaczego. Ech. Tak, tak również jest w porządku i nie musiałbym myśleć. Po prostu zapomnieć o wszystkich złych rzeczach. Och tak, dokładnie. On nadal mówi sam do siebie. Czy to naprawdę jest Gary? Coś jest z nim nie tak? Może on jest sztuczny? Mam na myśli, prawdziwy Gary nie byłby w takim miejscu, prawda? Ib? Teraz pytanie brzmi, czy musimy go nawalać, aż się obudzi? Nie, bo wtedy chyba endingu nie dostaniemy. Tak mi się wydaje. Kurczę, powiem wam, że nie wiem. Nie mam pojęcia. Weźmy najpierw tą opcję, a później zobaczymy. Och. Zgubiłaś się. Szukasz przyjaciela. Wszystkie te malce są zupełnie tacy jak ty. Ja również, oczywiście. Powinnaś tutaj z nami zostać i porozmawiać, aż twoi rodzice po ciebie przyjdą.
Ib, chodźmy dalej. Gary w ogóle cię nie słucha. Poszukajmy wyjścia, dobrze? Gary jest dorosły. On nas dogoni. Dobrze? Więc chodźmy do schodów. Ha? Ib. Hej, Ib. Co jest nie tak? Nie siedź tak po prostu. Jestem pewna, że jesteśmy blisko wyjścia. Postaram się dla ciebie jak najbardziej. Wydostaniemy się stąd razem. Dobrze? Ib. No dalej, wstawaj. Ib. Jeżeli zaraz nie wstaniesz, to pójdę bez ciebie. Czy jesteś tego pewna? Ib, ty głupku. Kiedy nareszcie mogłyśmy wydostać się razem? Ja cię tutaj zostawię. Mówię poważnie. Ach, pomyśleć, kiedy zaszłam tak daleko. Nieważne. Wydostanę się stąd w pojedynkę. Przysięgam. Gramy Mary. To jest bardzo ciekawe. Ciekawe, jak daleko zajdziemy. Czy możesz się na chwilę przesunąć? Idę na dół. O. Jej. Jeszcze tylko odrobina. Jeszcze tylko odrobina i ja... Dokąd się wybierasz? Zastanawiam się, czy tata to stworzył również. Dlaczego jest tak wiele tego obrazu? Tata stworzył znacznie więcej. Czy masz jakieś komentarze dla tych obrazów? Jestem ciekaw. Chyba nie. No dobra, to lecimy do wyjścia, rzekomo. Skoro nie pozostała nam żadna inna opcja. Nie idź tędy. Wracaj. Udało mi się. To jest ten obraz. Nareszcie mogę się stąd wydostać. Nareszcie ucieknę. Będę jadła całe mnóstwo cukierków i odwiedzę całe mnóstwo miejsc. I zaprzyjaźnię się z całym mnóstwem ludzi. No nie wiem. Czy ja wydostałam się? Czy to naprawdę jest zewnętrzny świat? Udało mi się. No jakoś tu pusto. Och, drzwi. Być może mogę tędy wyjść. Ha? Nie otwierają się. To jest wyjście, prawda?
Co teraz? Ja naprawdę chcę wyjść na zewnątrz. Creepy. Nie możesz powrócić. Nie możesz się nigdzie udać. Twoje serce jest sztuczne. Proszę upewnij się, żeby sztuka nie uciekła. Damn, to jest ciekawe. Podoba mi się to, że się pozmieniały te treści. Jesteśmy naprawdę samotni. Powróć. Wszyscy na ciebie czekamy. Czy ktoś tutaj jest? Tak na wszelki wypadek. Niczego nie widzę. Shit, robi się ciemno. Boję się. Niech ktoś mi pomoże. O, tam coś pisze. Jest już za późno. Wow. Czy to nie jest okno? Tutaj musi być inne wyjście, prawda? Well, to koniec. Już prawie nic nie widzę. Nie! Nienawidzę tego! Co się dzieje? Niczego nie widzę. Dlaczego? Dlaczego zewnętrzny świat tak wygląda? Tu powinno być jasno i zabawnie. I tu powinno być całe mnóstwo innych ludzi. Dlaczego jestem tutaj sama? Hib, gdzie jesteś? Jestem taka samotna. Boję się. Pomóż mi. Gary. Niech ktoś. Tato. Ending Painting's Demise. Coś jakby upadek obrazu, albo coś w ten deseń. No cóż, myślę, że to jest odpowiednia długość jak na jeden odcinek, więc jeżeli chcecie jeszcze więcej zakończeń, to piszcie w komentarzach, a jeżeli nie, to będę czekał cierpliwie na remake Forest of Drizzling Rain i jak tylko ta gra wyjdzie, to się oczywiście za nią zabiorę. Mam nadzieję, że ukończenie Foresta zajmie mi dużo krócej niż Ib, ale ciężko mi cokolwiek niestety obiecać, bo wiecie, tu praca, tam ludzie, tu jakieś tam inne poboczne hobby i no ten czas po prostu umyka bardzo szybko. W każdym razie dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. Oczywiście, tak jak zawsze, zapraszam na Discorda i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!